Boża Rodzicielko, módl się za nami. Piąta międzystanowa pielgrzymka rowerowa Wierni Wierze na Rowerze, edycja 2020, ze względu na warunki pandemiczne odbyła się w okrojonej trzydniowej formie. Wyzwanie w tej pięknej inicjatywie podjęło 120 pielgrzymów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mam na imię Andrzej, jestem z Nowego Jorku. Jest to moja piąta pielgrzymka międzystanowa rowerowa. W tym roku pielgrzymuję ze znajomymi z Brooklynu, Nowego Jorku, z Massachusetts, Connecticut i z New Jersey. I jest to wspaniały czas, który oddam najlepszej z matek w amerykańskiej Częstochowie. Ten wysiłek, te modlitwy, ten trud związany z tą drogą w upale w swoich intencjach. Wierzę, że Matka Przenajświętsza przez swoje ręce odda to Panu Jezusowi. Grupa pielgrzymów ze Stamford w stanie Connecticut pokonała 138 mil, a grupa brooklińska 122 mile. Drugiego dnia rowerowych pielgrzymów na śniadaniu i wspólnej modlitwie przyjęli ojcowie salwatorianie w Weronie w stanie New Jersey. W promieniach lipcowego słońca, w trudzie i znoju, często pod górkę i nie swoimi siłami, ale z Bożą pomocą, w radosnych nastrojach pielgrzymi dzielnie pokonywali kolejne mile, wioząc ze sobą swoje intencje do celu, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w amerykańskiej Częstochowie w Doleyston w stanie Pensylwania. Na trasie i poza nią swoją wiedzą i medycznym doświadczeniem wspierała siostra Maria. Wśród pielgrzymów opiekę duchową sprawowało 5 kapłanów. Ksiądz Tomasz Koszałka wygłosił homilię w parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Jan Santon w miejscowości Three Bridges. Może Bogu z Marię, która jest mistrzynią we wszystkich przewyższa, bo ona jest tą, do której codziennie modląc się mówimy, jesteś pełna łaski. To są słowa anioła. Ona ma wszystko w pełni. Dlatego najpierw przez nią, a potem przez Szymona z Lipnicy i przez innych świętych, których na pewno również w życiorysie i biografii poznaliśmy. Pięknym, wyjątkowym momentem każdej międzystanowej pielgrzymki rowerowej jest jazda nocą. Jeszcze przed świtaniem, kiedy natura jeszcze śpi, to pielgrzymy już modlą się, pedałując w drodze. Boża Rodzicielko, módl się za nami, czyś się służy w. Przed południem, we wspomnienie świętego Krzysztofa, bezpiecznie, szczęśliwie, z radością i śpiewem na ustach cała grupa dotarła do celu. W amerykańskiej Częstochowie rowerowych pielgrzymów przywitał ojciec Bartłomiej Marcinek. Wierzę na rowerze, to już kolejna pielgrzymka. Piąta pielgrzymka międzystanowa. Witamy kapłanów, 5 kapłanów na naszym spotkaniu. Na 100 rowerów. 120 rowerów. 240. Najważniejszym punktem dnia jest Eucharystia, po której pielgrzymi rozjechali się do swoich domów, by dawać świadectwo i cieszyć się owocami pielgrzymki. Hurra! Już dziś zapraszamy rowerowych pielgrzymów na 6. międzymiastową pielgrzymkę rowerową do amerykańskiej Częstochowy, która odbędzie się w dniach 12-18 lipca 2021. Czekamy na Was. Do zobaczenia na szlaku.